jesteś menadżerem, który rozwija swoich ludzi, może jesteś przedstawicielem firmy, który prezentuje produkty i rozwiązania i tak naprawdę szkoli klientów w tym, jak tych produktów i rozwiązań używać. Jesteś może trenerem, który uczy ludzi nowych kompetencji. Prawdopodobnie któraś z tych trzech ról, albo wszystkie one są twoimi cechami, skoro oglądasz to szkolenie. Bo to szkolenie, mówiące o tym, jak uczyć dorosłych online, jest właśnie przeznaczone dla menadżerów, dla przedstawicieli, dla trenerów. To, co w ciągu najbliższej mniej więcej godziny zobaczysz, jest bardzo proste. Jestem przekonany, że potrafisz bardzo dobrze rozwijać ludzi, prezentować produkty, prowadzić szkolenia w sali szkoleniowej, na spotkaniach jeden na jeden, w małych, większych salach szkoleniowych. No a teraz masz nową sytuację. Dokładnie to, co zwykle robiłaś na spotkaniach, na warsztatach twarzą w twarz, teraz robisz nowym kanałem online. Jedyne, co się zmienia tak naprawdę, duża zmiana, jest ten kanał. To jest właśnie komunikacja online. Reszta twoich kompetencji zostaje niezmieniona. Nie, ty się nie musisz na nowo uczyć, szkolić, rozwijać ludzi, prezentować. Po prostu potrzebujesz tylko przełączyć się na nowy kanał. No troszkę tak jak kiedyś, żeśmy przede wszystkim wymieniali wizytówki, w tej chwili głównie wymieniamy swoje linki na LinkedInie. Tak samo. Kiedyś żeśmy głównie szkolili w salach szkoleniowych, teraz będziemy szkolić w tych salach online. Moją intencją na to szkolenie, w którym w tej chwili uczestniczysz, moją intencją jest pokazanie ci, że jest to proste. Co więcej, mam nadzieję udowodnić ci, że możesz poprawnie, dobrze uczyć innych tam, gdzie jesteś, tym, co masz. Bo być może jesteś wyposażona w wspaniałe kamery, światło, salę do nagrań, ale być może utknąłeś w miejscu, gdzie masz tylko i wyłącznie swojego laptopa i wykonujesz swoją pracę. Potrzebujesz tą pracę jak najlepiej wykonywać. I to wystarczy. Twój laptop z kamerką, z mikrofonem w zupełności wystarczy. Jeszcze jakaś aplikacja, internet, ale o tym później. A to jak ktoś mnie pytał, czy to naprawdę nie jest trudne, mówię, słuchajcie, no te aplikacje do szkoleń online, których używam, są aplikacje amerykańskie. Nic co amerykańskie nie może być skomplikowane. No, bez urazy wobec moich amerykańskich kolegów, ale oni funkcjonują w pragmatycznej kulturze, gdzie wielkim wynalazkiem jest to, że telefon będzie miał jeden przycisk, albo że będziemy w stanie kupować produkty i używać bez instrukcji obsługi, bo będzie tak łatwo je używać. No i dokładnie tak samo jest ze szkoleniami online. Także będzie to bardzo łatwe, mam nadzieję. Ale dlaczego ja? Dlaczego ja prowadzę to szkolenie i dlaczego jestem przekonany, że jestem właściwą osobą, żeby ci pomóc pokonać tą barierę i wejść w sposób swobodny, lekki do świata szkoleń online? Nazywam się Bernard Fruga i jestem trenerem zarządzania, czyli uczę ludzi zarządzać. Natomiast wiele, wiele lat temu, to były lata 90., studiowałem psychologię. Psychologię, która wtedy nosiła nazwę psychologia przemysłowa, od angielskiego industrial psychology, teraz psychologia przemysłowa. Czyli jestem trenerem zarządzania, mam papiery psychologa, może nie powiem sobie, że jestem psychologiem, ale przez kilkanaście lat byłem wdrożeniowcem, byłem globalnym wdrożeniowcem rozwiązań technologicznych, rozwiązań IT. Poza tym, że sprzedawałem te rozwiązania, to je instalowałem, prezentowałem, tak od dziecka. Lubię komputery, lubię technologię. No więc łączę umiejętności trenera zarządzania, psychologa i faceta od IT. Więc mam nadzieję, że jestem właściwą osobą, żeby cię wprowadzić w ten świat, o którym mówimy. No to w takim razie przejdźmy do sedna. No gdzie jesteśmy? Jesteśmy w jakiejś sali wirtualnej, tak? To, co za mną jest, to poza flipchartem, to jest coś wyświetlone na ekranie. Być może w taki sposób będziesz szkolić, czyli będziesz używać jakiegoś wirtualnego tła. A być może nie. Za chwilę po prostu przełączymy się na normalne tło, czy na normalnego laptopa z kamerką, żeby też to mogło działać. Natomiast nim do tego dojdzie, to może przełączmy się na chwilę na prezentację. Tak. PowerPoint jest nieśmiertelny również w świecie online. Znaczy, ze względu na to, czy jesteś w fizycznej sali szkoleniowej, czy masz grupę
kraju czy za granicą osób, które się od Ciebie uczą, to oczywiście możesz wykorzystywać prezentację, tak jak ja podczas dzisiejszego szkolenia, które zatytułowałem Jak szkolić dorosłych online. Czyli inaczej mówiąc, jak wykorzystać kompetencje menadżera, przedstawiciela, trenera w nowym kanale komunikacji. Czyli już kilkakrotnie to przed chwilą powtarzałem, chodzi o to, żeby się przełączyć w nowy kanał funkcjonowania z tymi kompetencjami, które już posiadasz. Program naszego spotkania, czyli co nas dzisiaj czeka. Na początku, co jest potrzebne, by szkolić, czyli te pierwsze kroki, żeby Ci pokazać, czego potrzebujesz do tego, żeby ruszyć ze swoim pierwszym, a może drugim lub trzecim szkoleniem online. A potem powiemy sobie, jak uczyć podwładnych online, czyli takie studium przypadku, gdy jako szef mam coś przekazać podwładnym, na przykład jakąś procedurę, jakąś listę kontrolną, jak takie szkolenie przeprowadzić używając narzędzi online. Potem jak szkolić klientów online. Są wśród nas przedstawiciele firm, biznes deweloperzy, przedstawiciele handlowi, których częścią zadań zawodowych jest jeżdżenie do klientów, pokazywanie, jak używać produktów, jak używać różnych rozwiązań. Wciąż waszym zadaniem jest to, żeby pokazywać klientom, jak działają wasze rozwiązania, tylko że już zamiast jeździć, będziecie do nich jeździć zdalnie, więc kolejny w tym przypadku będzie ten przypadek, czyli w jaki sposób szkolić klientów, w jaki sposób prezentować klientom rozwiązania, robić szkolenia klienckie. I trzeci element to są szkolenia, treningi, kompetencji w grupie online, czyli coś, co często nam się kojarzy z pracą trenerów, tak? Ktoś jedzie na szkolenie, bo tam jest trener, pracuje z flipchartem, z grupą, jest dynamika grupowa, to też można robić online, o tym będzie kolejny moduł naszych dzisiejszych zajęć. A potem, jak skutecznie rozwiązywać problemy szkolenia online? No bo problemy są naszym chlebem codziennym. Jedyne, co jest pewne w każdym przedsięwzięciu, to jakieś niespodzianki. A co będzie, jak padnie internet? A co będzie, jak ktoś się nie będzie mógł dozwonić? A co będzie, jak mnie nie będzie słuchać? I tak dalej, i tak dalej. Tego typu podpowiedzi w tym module naszego szkolenia o rozwiązywaniu problemów. A potem, jaki jest ciąg dalszy wędrówki w budowaniu kompetencji szkoleniowca online? Można powiedzieć taki fragment dla zaawansowanych. Jak powiesz sobie, to takie proste, to co Bernard pokazał, to ja jestem w stanie od razu prowadzić. A co potem? Może coś bardziej zaawansowanego? Dobrze, będzie coś bardziej zaawansowanego w tej części. I oczywiście zamykamy Twoim planem działania, czyli moimi wskazówkami, moimi apelami do tego, żebyś zrobił następne kroki, żebyś stworzyła sobie plan działania i wdrożył to, co na dzisiejszym szkoleniu poznasz, co ci przybliżę. I to jest plan, to jest program naszego szkolenia. No to przejdźmy do pierwszego elementu, czyli co jest potrzebne, by szkolić online. Co jest potrzebne? Możecie spojrzeć, co ja tutaj mam, także sięgnę może tutaj po tą kamerę, która pozwoli Wam spojrzeć na tą sytuację z innej perspektywy. Czyli zobaczyć, jak to wygląda, co ja tutaj potrzebuję, żeby Was szkolić. Tak? Tutaj jakieś lampy, ta kamera, do której mówię, to sobie tutaj stoi, prawda? Tutaj jeszcze jakieś inne komputery. Co więcej, zobaczycie, że tam w tle oczywiście nie ma żadnej sali z oknami. Po prostu flipchart stoi sobie tutaj na tle jakiegoś zielonego materiału. Można powiedzieć, czy to jest to, czego potrzebujecie, żeby szkolić, tak? Czy jako szkoleniowcy potrzebujecie się wyposażyć w ten sprzęt? Co więcej, jak ten sprzęt zdobyć w tej chwili, jak siedzimy w momencie, gdy ja to nagrywam, uziemieni w domu, trudno jest cokolwiek online kupić, a już nie mówiąc o kupowaniu jakichś kamerek internetowych. Nie. To naprawdę nie o to chodzi. To nie chodzi o to, żeby budować jakieś studio nagrań, że można szkolić online. Szkolić online można po prostu z tym, co masz i tam, gdzie jesteś. Czyli prawdopodobnie co masz? No prawdopodobnie masz laptopa, tak? Jest laptop z mikrofonem, z kamerą. No w takim razie sięgnijmy po tego laptopa i zróbmy pierwszy moduł naszego szkolenia właśnie z tym laptopem. Odłączmy mojego laptopa od tego systemu, który
tutaj był podłączony. Czyli ja w tej chwili tutaj mówiłem do ciebie z takiego zewnętrznego mikrofonu, tutaj wsadzę sobie do ucha po prostu zestaw słuchawkowy, jest taki, że tutaj pokażę bliżej, to jest po prostu zestaw słuchawkowy, którego używam do rozmów przez moją komórkę. Mogę go też podłączyć do laptopa. Jeżeli masz coś podobnego, jakąś słuchawkę bezprzewodową albo nawet przewodową, to możesz jej po prostu używać. Także w tej chwili przełączę się już tego mikrofonu zewnętrznego na ten, który będę miał przy uchu. W takim razie wyłączymy to tło wirtualne. Będzie już żadnego wirtualnego tła, tylko po prostu będzie zielone tło. No i odłączę laptopa od tego systemu. Pracujesz z domu, to nie masz jakichś lamp, które oświetlają cię z przodu, z boku, które doświetlają green screena. No prawdopodobnie, podobnie jak w moim biurze, gdzieś masz pod sufitem jakąś lampkę. Ustawisz gdzieś w biurze swojego laptopa. No i to jest prawdopodobnie ta perspektywa, która ci przypomina te szkolenia, których jesteś świadkiem czy uczestnikiem, prawda? No, jakość może nie aż taka dobra. Słyszalność pewno w porządku. Ja przypuszczam, że nawet nie widzisz szczególnej różnicy między tym, co było słychać, gdy mówiłem do półprofesjonalnego mikrofonu zewnętrznego od takiego zestawu słuchawkowego. Także dobry zestaw słuchawkowy wystarczy. Oczywiście lepiej używać takiego zestawu niż mikrofonu w laptopie. Tutaj może zrobimy próbkę, prawda? Przez chwilę powiem z tego mikrofonu, który jest w laptopie. No, prawdopodobnie odnosi wrażenie, że jest dużo gorzej. Także ja też staram się, jeżeli to jest możliwe, używać właśnie tego mikrofonu, który mam tutaj w zestawie słuchawkowym, dlatego że on jest dużo lepszy. No i teraz tak, można zrobić w ten sposób szkolenie, tak? Powiedziałem, że jedyne, czego potrzebujesz do zrobienia szkolenia, to jest twój laptop z kamerką. No, przydałoby się prawdopodobnie, żeby to tło było nieco lepsze. Znaczy, no jeżeli nie masz w domu niczego lepszego, no to to tło od biedy ujdzie, prawda? No jakieś, nie ma tutaj jakichś rozpraszających elementów pokazujących życie prywatne. Widać jakiś kalendarz czy jakąś tablicę informacyjną. Natomiast oczywiście dużo lepiej, jeżeli uda ci się znaleźć jakiś fragment gładkiej powierzchni. Ja akurat nie w moim gabinecie mam tutaj taki fragment, gdzie mam po prostu białe tło. O, pozwólcie, że tutaj przesiądę się do tego białego tła. Czyli z tym, co mam, tam gdzie jestem, siedzę na jasnym tle z kamerką. Czy coś jeszcze mogę poprawić? Światło, prawda? Jeżeli mam jakiekolwiek dodatkowe lampki, ja tutaj mam takie lampki biurowe, zapalę te dwie lampki biurowe. I poprawiło się, prawda? Zatem no w zasadzie mam wszystko to, co potrzebuję, żeby odpalić szkolenie. Teraz się może rodzić pytanie, no dobra, ale kiedy wreszcie zobaczymy, jak robić to szkolenie online? No dobrze, wiemy, żeby tło było w miarę jednolite, żeby oświetlenie było, żeby mikrofon był. Tak, to już wiemy, internet też mamy, laptopa też mamy, ale jak szkolić online? No, online szkolimy tak, jak i offline. Prawdopodobnie na klasycznych szkoleniach byłeś przyzwyczajony, żeby pisać na flipcharcie. Tu jest też odpowiednik flipcharta, czyli taka biała tablica. No dobrze, w takim razie jak szkolić online? No, dokładnie tak samo jak offline, jeśli chodzi o metodykę szkolenia, czyli szkolić WUP-em. Nim rozpoczniesz szkolenie, czy online, czy offline, ale online szczególnie, to warto, żeby się zastanowić w tych trzech obszarach, jakie chcesz osiągnąć cele. W, czyli wiedza. Jaką wiedzę chcę przekazać uczestnikom? Czego mają się dowiedzieć? Ja projektowałem dla was to szkolenie, zastanawiałem się, czego macie się dowiedzieć? Chciałem, żebyście dowiedzieli, żebyście poznali narzędzie, które można tworzyć szkolenia online. Czego w U, czyli umiejętności? Czego w umiejętnościach chcemy? Co chcemy osiągnąć w umiejętnościach? Czego chcę, żebyście się nauczyli? Żebyście się nauczyli uruchamiać
swoje szkolenie online, sprawdzać ustawienia dźwięku, obrazu, sprawdzać, czy macie dobrej jakości internet, jak na szkolenie online, IP, postawa. W jaki sposób chcę wpłynąć na wasze nastawienie na postawę? No, moim marzeniem jest, że w ciągu tej godziny dzięki mnie zdacie sobie sprawę, że robienie szkoleń online jest proste. Że, jak już kilka razy mówiłem, tym, co macie, tam, gdzie jesteście w stanie szkolić online. No, spójrzcie w tej chwili. Laptop z taką nie najlepszą kamerką, z jakimś zestawem słuchawkowym, siedzimy na jasnym tle i robimy szkolenie, gdzie mamy też online'owego flipcharta do działania. Czyli co jeszcze potrzeba? Wiedza, umiejętności postawy, czyli potrzeba mieć cel tego szkolenia. No, potrzebujemy mieć miejsce, komputer, potrzebujemy też internetu. To jest ważne, bo żeby robić szkolenie online, to wymogi internetowe są jakieś. Nie są jakieś wielkie. W tej chwili mamy w większości naszych biur domowych dość dobry internet. Jakie są wymagania internetowe, jeśli chodzi o szkolenie online? Spójrzmy, co mówi producent jednego z narzędzi do prowadzenia szkoleń online. Jaki internet oni sobie życzą? Oni mówią, no do takich szkoleń, gdzie to będzie grupowe pokazywanie jakiejś prezentacji, jakiegoś widoku, mówią gallery view, czyli tak jak właśnie tutaj jakaś strona internetowa, czy jakaś tablica, razem z wideo, tej jakości, jakiej w tej chwili widzicie, no to potrzebujemy internetu 1,5 megabita na sekundę wysyłania i odbierania. To jest internet, którego potrzebujemy. Tak, no ale to w jaki sposób się przekonamy, że mamy tego typu internet? Oczywiście może znacie, może nie znacie, jest taka strona speedtest.net. W momencie, gdy odpalę speedtest.net, no to jestem w stanie sobie odpowiedzieć na pytanie, jakiej prędkości jest mój internet. No w tej chwili oczywiście w moim przypadku ta aplikacja speedtest.net miała wyzwanie, bo jednocześnie używam internetu i sprawdzam jego prędkość, ale spójrzcie, no wymogi były 1,5 megabita na sekundę, jeśli chodzi o download, tutaj u mnie jest ponad 30 megabity na sekundę, mimo że jest to internet bezprzewodowy, po prostu na karcie SIM LTE. Upload, czyli wysyłanie, tutaj producent mówił, że przynajmniej jest potrzeba 1,5 megabita na sekundę, tu patrzcie, 4,5 megabita na sekundę, czyli to jest ten internet, który jest potrzebny. Czyli jeżeli macie wątpliwość, czy mam wystarczająco mocny internet, jeśli chodzi o używanie tego systemu do szkoleń online, sprawdź speedtestem.net i wtedy okaże się, że prawdopodobnie masz ten internet tak dobry, jak jest potrzebny do szkolenia online. Dobrze, czyli wiedza, umiejętności postawy, sprawy techniczne, otoczenie, nasz wygląd, tak. Wiecie, no, ja rozumiem, że pracując w biurze domowym, człowiek niekoniecznie ubiera się tak jak do biura, ale jak już robimy szkolenie online ze swojego biura domowego, no to przynajmniej jakaś koszula, czy jakieś takie w miarę porządne wdzianko. Lepsze wrażenie będzie sprawiało niż bluza dresowa czy podkoszula. Dobrze, przejdźmy w takim razie do naszego pierwszego modułu szkoleniowego. A tym modułem szkoleniowym będzie szkolenie prowadzone przez szefa dla swojego zespołu, na przykład z jakiejś nowej procedury, z jakiegoś nowego dokumentu, checklisty. To częsta sytuacja w biznesie, wprowadzamy jakąś nową politykę, nowy temat, nową procedurę, nowe procesy biznesowe i szef mówi, słuchajcie, zrobię wam krótkie szkolenie, byłem właśnie na rozmowie z moimi przełożonymi, 15-20 minut, pokażę wam co i jak. No i w tej chwili, jeżeli jesteś szefem, siedzisz w domu i masz faktycznie jakąś nową procedurę pokazać swoim pracownikom, to podobnie jakbyś to robił w biurze, jakbyś to robiła w biurze, robisz to online. Mam tutaj na komputerze taką listę kontrolną, z której chcę was przeszkolić, więc zrobimy sobie takie szkolenie. Udostępniam tutaj dokument i drodzy uczestnicy, właśnie tutaj na ekranie mamy procedurę, z której chciałbym was przeszkolić. Czymże jest ta procedura? No,
To jest tak naprawdę checklista z naszego szkolenia, jak szkolić dorosłych online. Mam dla Was tutaj kilka punktów, które podsumowują to, w jaki sposób tworzyć szkolenie online. Jest to Wasza procedura, checklista, lista kontrolna. Pomieszczenie warto, żeby było ciche, żeby hałasy z zewnątrz nam nie przeszkadzały, dobrze oświetlone, najlepiej jakieś neutralne tło, brak echa. Jeden z kolegów, który zajmuje się zawodowo telewizją, mówi tylko proszę powiedz na tym swoim szkoleniu ludziom, żeby jeżeli robią szkolenie w pomieszczeniach, dbali o to, że nie było tła, jakieś przestawienie mebli, ewentualnie wyciszenie otoczenia. Żeby nie było za nami cienia, bez światła z zewnątrz. Dobrze było, jak było jakieś zielone tło, może flipchart, dużo miejsca, pomieszczenie zamknięte, a nie jakaś otwarta przestrzeń, gdzie inni chodzą. Czy to wszystko, co jest na tej liście, musi być spełnione, jeśli chodzi o to, żeby zrobić szkolenie online? No nie. Znacie Pareto? Zasadę 20-80? Zasadę, która mówi o tym, że zwykle 20% naszego wysiłku zapewnia 80% rezultatu. Albo na przykład 20% naszych sił sprzedażowych załatwia nam 80% transakcji. Albo 20% klientów to jest 80% wszystkich reklamacji, które mamy. W wielu sytuacjach życiowych Pareto się sprawdza. Też jeśli chodzi o przedsięwzięcia, choćby takie jak szkolenie online. Skoro teraz w ramach tego mikroszkolenia pokazuję Wam, jak szkolić z checklisty. Jest pewna checklista, punktów tu z 10. To Pareto, 20%, to co by to było? Pierwsze dwa. Pomieszczenie ma być ciche i dobrze oświetlone. Długo, długo nic i cała reszta. Czyli jeżeli zabierasz się za szkolenie online i w tym pomieszczeniu jest cicho, czyli nie gra radio, nie są jakieś hałasy wokół, jest to dobrze oświetlone, czyli uczestnicy będą Cię słyszeć i będą Cię widzieć, to masz 80% sukcesu, jeśli chodzi o przygotowanie przestrzeni szkoleniowej zapewnione. Cała reszta może się przydać, ale nie ma o co walczyć. Warto o te dwa elementy. Jeżeli byśmy spojrzeli od strony technologicznej, potrzebny jest nam stabilny internet o szybkości co najmniej 1 megabit na sekundę, laptop lub smartfon z kamerą, zainstalowana aplikacja do transmisji, zewnętrzny mikrofon, zewnętrzna kamera internetowa, profesjonalne lampy fotograficzne, wszystko może być. Ale tak naprawdę pierwsze dwa punkty są najważniejsze. Musimy mieć stabilny internet i urządzenie. Albo laptopa, tak jak w przypadku tego szkolenia, albo, co ciekawe, dokładnie tych samych aplikacji do szkoleń online możesz używać ze smartfona. Jesteś w stanie poprowadzić szkolenie ze smartfona. Uczestnik będzie to widział w bardzo podobny sposób. Czyli ja mógłbym udostępnić tą listę kontrolną, którą tutaj widać, mógłbym udostępnić mój wizerunek, byście mnie widzieli, natomiast dla mnie jako prowadzącego nawigacja byłaby dużo mniej wygodna. Czyli gdy tylko to możliwe, używaj laptopa do szkolenia, do prowadzenia szkolenia online. Jeżeli jest to niemożliwe, oczywiście możesz to zrobić też ze smartfona. Drodzy uczestnicy szkolenia, właśnie Wam zaprezentowałem checklisty do szkolenia pod hasłem jak szkolić dorosłych. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Te checklisty są dostępne na stronie www.fruga.net/zoom. Tam możecie je pobrać. I na tym kończymy tą część szkolenia związaną z wdrożeniem Was, z pokazaniem Wam dokumentu. Co się zadziało? Prowadziłem króciutką etiudę szkoleniową, która symulowała tą sytuację, którą jako menadżer robisz ze swoimi współpracownikami. Czyli prezentujesz jakiś dokument, omawiasz ten dokument. Oczywiście to jeszcze nie koniec spotkań, które prowadzisz, bo być może prosisz potem o dyskusję. Prosisz potem uczestników o to, żeby zabrali głos, wypowiedzieli się. No i w jaki sposób uczestnicy mogą zabierać głos i wypowiadać się w przypadku szkolenia online. W sposób bardzo podobny jak takiego szkolenia, które prowadzisz w swoim gabinecie czy w salce szkoleniowej, ponieważ uczestnicy mogą się wypowiedzieć,
mogą się tutaj do nas odezwać. Możemy ich zobaczyć przez kamerkę. A mogą też napisać w tak zwanym oknie czatowym, czyli w oknie tekstowym. To zobaczymy w kolejnym module, bo w jednym z następnych modułów będziemy mieć taką sytuację, gdzie będzie interakcja z uczestnikami. Wtedy zobaczymy, w jaki sposób uczestnicy zabierają głos, w jaki sposób uczestniczą interaktywnie. Ale mam nadzieję, że na tym etapie już wiesz, jak to działa, ale nie potrafisz. Wiesz, ale nie potrafisz, tak? WUP. WUP, czyli wiedza, umiejętności, postawy. Tak? Wróćmy tu jeszcze na chwilę do tej tablicy. No i wiedza, umiejętności, postawy. Wiesz, jak to wygląda, ci pokazałem, ale jeszcze nie umiesz. To może czas przejść do tego, żebyś umiała, żebyś umiał. Czas zainstalować aplikację i odpalić twoje pierwsze szkolenie. Wejdź na stronę www.fruga.net/zoom. Tam na górze jest link do aplikacji. Kliknij ten link i załóż sobie konto. Tam masz kilka opcji. Basic jest bezpłatne, następne są płatne. Na potrzeby tego szkolenia myślę, że najprościej, jak sobie to bezpłatne założysz. Na tej samej stronie, którą ci podałem, www.fruga.net/zoom, jest też PDF, gdzie podaję proste wskazówki, jak zarejestrować się w aplikacji Zoom. To dla tych, którzy nie używają na co dzień języka angielskiego, bo aplikacja jest po angielsku, jest też w paru innych językach, ale na razie nie po polsku. W związku z tym tam jest ta instrukcja, która wyjaśnia, które okienko co oznacza. Potem dalej, już po zainstalowaniu, to jest praktycznie pismo obrazkowe, więc to będzie bardzo prosto, ale byle przejść ten proces rejestracji. Może teraz albo zatrzymać ten film ze szkoleniem i dokonać rejestracji, albo rejestrować i słuchać dalej. Po zarejestrowaniu, po stworzeniu twojego własnego konta na portalu Zoom, twoim pierwszym zadaniem jest powtórzyć to, co ja przed chwilą zrobiłem. Czyli bardzo proste szkolenie. Szkolenie, na które nawet nie zaprosiłem uczestników. Poza wami, tak? Ale tutaj nie było widać innych uczestników w czasie tego szkolenia, to mini szkolenia prezentującego listę kontrolną lub coś bardzo podobnego. Po zainstalowaniu aplikacji Zoom, po stworzeniu tego profilu na Zoomie, znajdź u siebie na twardym dysku jakiś plik PDF, cokolwiek. Instrukcja obsługi, nawet bilet kolejowy w PDF-ie. Otwórz go, niech będzie otwarty na laptopie. Teraz w aplikacji Zoom stwórz nowe spotkanie, czyli odpal tak naprawdę szkolenie. Tutaj widzisz, jest to okienko, tak. Tutaj się klika, odpalasz. Działa? Jeżeli masz kamerkę internetową, która jest aktywna, jeżeli masz mikrofon, to działa. Widzisz na ekranie swoją twarz. To jest taki twój pulpit prowadzącego szkolenie. Odpowiednik tego, co w tej chwili widzisz tutaj na ekranie, jako mój pulpit, prawda? Moją twarz. Teraz wybierz opcję share screen, czyli masz taki kwadracik zielony z strzałką w górę, wpisaną share screen. Kiedy to klikniesz, zobaczysz różne ekrany, aplikacje, które masz uruchomione na swoim laptopie i wśród nich powinieneś zobaczyć tego PDF-a, którego sobie przed chwilą przygotowałeś na to szkolenie. Wybierz tego PDF-a, kliknij przycisk, jest. Jesteś w trakcie pierwszej sesji szkoleniowej. Udostępniłaś, na razie tylko sobie, nie zaprosiłaś jeszcze innych uczestników, ale gdybyś zaprosiła, to już było to szkolenie z twoimi współpracownikami, udostępniłaś plik PDF, widzisz swoją pomniejszoną twarz, możesz prezentować to, co się znajduje w tym pliku. Masz na swoim koncie pierwsze
mikroszkolenie online z Zooma polegające na zaprezentowaniu swoim współpracownikom zawartości dokumentu PDF. Gratuluję Ci. Pierwszy sukces na Twoim koncie. Dobrze, no czas na kolejny moduł, ale nim go rozpoczniemy, moduł poprowadzę z mojego biurka, gdzie mi się wygodniej pracuje. Ten pierwszy moduł poprowadziłem tutaj z tego miejsca, które chciałem, żeby jak najbardziej przypominało no, Twoje miejsce, gdzie mogłeś utknąć po prostu w pracy zdalnej, czyli no, z laptopem na jakimś jasnym tle. Ale jeszcze nim przejdziemy do tego miejsca, z którego poprowadzę kolejny moduł, to może tutaj sięgnę po prostu po kamerę i chciałem Ci pokazać, jak zaaranżowałem to miejsce, bo nim jeszcze wrócimy na to miejsce, gdzie normalnie prowadzę szkolenia, to może ku Twojej inspiracji. No, po pierwsze, nie wszyscy mamy w domach wiele biurek, więc spójrz. Ja po prostu zaaranżowałem dwa krzesła, postawiłem tutaj kartony po to, żeby laptop był nieco wyżej, żeby kamera była na wysokości twarzy. Tutaj mówiłem o tych lampkach, które oświetlają. Spójrz, po prostu normalną taką lampkę biurkową przykręciłem po prostu do takiego prowizorycznego statywu, czyli to drabiny, tak? Czyli to, co znalazłem, to, co miałem, po prostu wykorzystałem. Jedna lampka tutaj przykręcona do podstawy drabiny, druga po prostu do jeszcze jednego krzesła. No i w taki sposób zaaranżowałem takie proste studio, które pozwoliło przeprowadzić takie naprawdę proste szkolenie. Także tutaj chcę Ci powiedzieć, że znowu no, najważniejsze w szkoleniu jest to, żeby ono miało sens, było dobrze przygotowane, żeby Ci było widać, żeby Cię było słychać, a nie to, czy jest to jakaś bardzo droga technologia. Dobrze, no to w takim razie już w tym momencie wracam do swojego laptopa i wracamy z nim tam, gdzie będziemy prowadzić kolejny moduł. Czyli zabieramy stąd laptopa i tym slalomem tutaj w moim biurze przechodzimy do miejsca, od którego żeśmy zaczęli, czyli gdy rozpoczynaliśmy dzisiejsze szkolenie, no to znaleźliśmy się właśnie w tym miejscu. No to wracamy do naszej wirtualnej sali szkoleniowej. Czas zacząć od tego, żeby odpalić lampy, a potem, żeby zastąpić to zielone tło faktycznie tym tłem, które chcemy, żebyście widzieli, w którym będzie nam się przyjemnie pracować. Co więcej, przełączmy się z kamery laptopa na kamerę, w której zwykle pracujemy podczas szkoleń. Co więcej, mikrofon też przełączymy na mikrofon zewnętrzny, na ten mikrofon, z którym zwykle pracuję w czasie szkoleń. Moi drodzy, za nami już spora część naszego szkolenia. Na początku mówiliśmy o tym, co jest potrzebne do tego, żeby zrobić szkolenie online. Mówiłem o rzeczach, można powiedzieć, trywialnych, ale fundamentalnych, czyli o tym, żeby nas było słychać, żeby było widać, żeby tło było nie przeszkadzające, żeby mieć w głowie ułożone, jak ma wyglądać szkolenie, ale też od strony technicznej, żeby wiedzieć, że mamy stabilny, wystarczająco szybki internet oraz żeby zainstalować aplikację, którą już w tej chwili macie zainstalowaną. I pokazałem Wam króciutką etiudę, mikroetiudę szkoleniową, gdzie powiedziałem sobie, no tak jak menadżer, który ma zaprezentować coś szkoleniowo swoim pracownikom, na przykład w formacie PDF-a, jakąś procedurę, jakiś dokument, jakąś checklistę. Ja Wam pokazałem checklistę na temat tego, co przygotować do szkolenia online'owego, ale od strony technicznej jakby udostępnienie tego dokumentu osobom, które są w wirtualnej sali szkoleniowej. No i byście powtórzyli to ćwiczenie, czyli macie już za sobą pierwsze mikroszkolenie. No i jak pamiętacie, nasz kolejny moduł, który Wam obiecałem, mówił o tym, że jest to moduł, gdzie wczuwamy się w pracę przedstawiciela firmy, biznes developera, przedstawiciela handlowego, którego częścią pracy jest to, żeby prezentować, żeby pokazywać, żeby szkolić klientów. I tutaj, znowu, skoro takim wdzięcznym naszym materiałem do szkolenia jest sama aplikacja online, wyobraźmy sobie, że jestem przedstawicielem handlowym, którego praca polega na tym, żeby właśnie tą aplikację Zoom
prezentować i przedstawiać. A w tym razie spójrzmy, w jaki sposób tego typu szkolenie można zrobić. Kojarzycie, że znowu będziemy korzystać z funkcji udostępniania ekranu, gdy korzystaliśmy wcześniej z tego, że mamy funkcję, która pozwoliła nam udostępnić plik PDF, no to teraz dla odmiany skorzystamy z tej funkcji po to, żeby spojrzeć na aplikację Zoom. Zatem rozpoczynamy. Już wiecie Państwo, jak stworzyć nowe szkolenie, nowe spotkanie, czyli klikacie ikonkę New Meeting naszej aplikacji Zoom i rozpoczynacie w tym momencie spotkanie. Natomiast prawdopodobnie potrzebujecie też zaplanować te spotkania, te szkolenia, które będą w przyszłości, czyli nie tylko w danym momencie odpalić szkolenie, ale je zaplanować. W związku z tym do tego służy funkcja planowania szkoleń, czyli schedule. Gdy klikniecie, to wpisujecie nazwę szkolenia, na przykład PPT nowy produkt, termin, na przykład będzie to 2 kwietnia o godzinie 11:00, potrwa godzinę i 30 minut. Być może nie chcemy żadnych dodatkowych ustawień zmieniać, klikamy schedule i w tym momencie spotkanie jest zaplanowane w naszym systemie Zoom, ale co więcej, dostajemy informację o tym, jaką treść przekazać naszym uczestnikom. Czyli po prostu kopiujemy do schowka zawartość tego zaproszenia, potem wklejamy do maila, do komunikatora czy do dokumentu, do którego wysyłamy i osoba czy osoby, które mają uczestniczyć, dzięki temu klikając na ten link, który otrzymują, mogą działać. Co jeszcze jest w tej informacji? Dlaczego to nie jest tylko jedna linijka z linkiem, tylko mamy też więcej informacji? Otóż to, co jest ciekawą, dodatkową wartością, którą dostajemy z systemu Zoom, to jest możliwość dzwonienia na numer stacjonarny, dzięki któremu będziemy mogli uczestniczyć w szkoleniu, w spotkaniu, mając do dyspozycji tylko telefon, na przykład bez internetu. To szczególnie cenne, jeżeli mamy jakieś spotkania, konferencje, no i jeden czy drugi uczestnik akurat nie gdzieś jest w biegu, po prostu nie może się zalogować do aplikacji, ale może wybrać numer telefonu i właśnie te numery dostępowe i cały ciąg cyfr, które należy wpisać do klawiatury, żeby się połączyć wtedy, gdy będzie to spotkanie, jest wysyłany w zaproszeniu. Także to jest to zaproszenie. Mamy już spotkanie zaplanowane. Ono się znajduje w naszym kalendarzu. I to tak naprawdę te podstawowe informacje, które Państwo potrzebujecie, no to już macie, czyli wiecie, jak odpalić z marszu szkolenie, czyli w tym momencie odpalić i prezentować, na przykład jak Państwo prezentowali plik PDF, albo jak tutaj zaplanować, żeby po jakimś czasie odbyło się spotkanie. Natomiast jeszcze jedna ważna informacja. Zoom to jest z jednej strony aplikacja, którą Państwo macie zainstalowaną u siebie na laptopie, która wygląda tak jak to, co mamy w tej chwili na ekranie, ale też na stronie internetowej producenta, na stronie firmy Zoom, każdy z nas, uczestników, ma swój profil. Jeżeli tutaj w aplikacji wybierzemy swoje zdjęcie i klikniemy My Profile, mój profil, to w tym momencie przechodzę do profilu online. Jest to o tyle ważne, że w tym profilu mamy dużo więcej ustawień i dużo więcej ważnych informacji niż tylko w tej prostej aplikacji, która przy pomocy jednego czy drugiego kliknięcia umożliwia nam zaplanowanie spotkania albo uruchomienie spotkania. I teraz zwykle nie potrzebujemy niczego zmieniać w tych ustawieniach, ponieważ te, które są domyślnie w systemie, dla większości z nas są wystarczające. Aczkolwiek chciałem zwrócić uwagę na jedno ustawienie, które może dla Państwa być istotne, mianowicie ustawienie związane ze spotkaniami. Jest to zaawansowane ustawienie spotkań, które znajduje się na początku listy. Jest to tak zwane ustawienie Breakout Room. Ja to zaznaczę, żeby to zostało uruchomione, co więcej, jeszcze umożliwię sobie tą funkcję. O co tutaj chodzi? Otóż za chwilę w kolejnym module pokażę Państwu, w jaki sposób podczas szkolenia dla kilku czy nawet kilkunastu osób możemy w momencie, gdy potrzebujemy uczestników, połączyć w pary
czy w grupy 3-4 osobowe, żeby coś przedyskutowali, a potem wrócili na forum całego szkolenia. Jeżeli potrzebujemy uczestników podzielić się tego typu grupy, no to właśnie będziemy potrzebować tą funkcję breakout room. W momencie, gdy tą funkcję sobie zaznaczyłem, czyli umożliwiłem to, że będę uczestników dzielił na mniejsze grupy. Co więcej, wybrałem tej opcję Allow host to assign participants to breakout rooms when scheduling. Umożliwiłem sobie też taką możliwość, że gdy będę zapraszał uczestników adresami mailowymi, to już na etapie zaproszenia mogę ich podzielić w grupy. Gdybym chciał, żeby przez całe spotkanie byli w takich grupach. Natomiast w praktyce jest tak, że zwykle na szkoleniach tak offline'owych, jak i online'owych, zwykle jeżeli mamy jakieś ćwiczenie, prosimy ludzi, żeby się dobrali, czy my ich dobieramy w pary w takiej czy innej konfiguracji, więc wtedy nie zawsze, czy nawet rzadko będziemy to robić jeszcze przed samym szkoleniem. Aczkolwiek ta opcja jest możliwa, zapisujemy i to jest się wydaje jedna z nielicznych rzeczy, o których warto, żeby Państwo wiedzieli w ustawieniach zaawansowanych, bo to Wam ułatwi prowadzenie takich szkoleń, gdzie będziecie uczestników łączyć w grupy. Dobrze. I to jeśli chodzi o konfigurację, czy o tworzenie spotkań i o wysyłanie zaproszeń spotkań. Za chwilę przejdziemy jeszcze do tych funkcji, które mogą być dla Państwa interesujące już w czasie samego szkolenia, czyli w jaki sposób obsługiwać te kontrolki, do czego służą te kontrolki, które są na ekranie podczas szkolenia. Także teraz krótka przerwa i zaraz będziemy kontynuować. I teraz widzimy nieco inną część aplikacji, czyli to, co jest podczas transmisji. Czyli w momencie, gdy prowadzimy nasze szkolenie online, czyli naszą transmisję, to mniej więcej taki ekran widzimy. Znaczy, po pierwsze, warto wiedzieć, że mamy możliwość dopasowania ekranu do swoich potrzeb. Czyli na przykład możemy powiedzieć, że chcemy zobaczyć to w wersji pełnego ekranu, czyli wtedy na przykład ukrywamy te wszelkie elementy, które są gdzieś z boku. Możemy wyjść z opcji pełnego ekranu i wtedy na przykład mamy z boku informacje o poszczególnych elementach, czyli kto uczestniczy w naszym szkoleniu, czy okno czata. Te wszystkie funkcje, te wszystkie dodatki możemy zobaczyć tutaj w dolnej części, prawda? To jest ta część ustawień, która pojawia się po najechaniu myszką. No i ona jest, jak już Państwo zauważyli, między innymi cenna po to, żeby udostępniać ekran, prawda? Ponieważ mamy tutaj to okienko udostępniania, dzięki niemu wybieracie Państwo, jaką aplikację czy jaki ekran udostępni. Jeśli chodzi o aplikację, to pamiętacie Państwo, że podczas wcześniejszej części dzisiejszego szkolenia ja użyłem opcji tego whiteboarda, czyli tej białej tablicy, która jest no, tak naprawdę taką formą, taką formą jest flipcharta, na którym możemy czy rysować, czy pisać w środowisku wirtualnym. Natomiast to, co dla nas szczególnie będzie w tym momencie ważne, to, żeby spojrzeć, co jeszcze możemy zrobić z tymi poszczególnymi funkcjami, które są na dole. Tu mamy funkcję zarządzania użytkownikami i funkcję czata. Czyli w momencie, gdy sobie kliknąłem zarządzanie użytkownikami, zobaczyłem, kto uczestniczy. Uczestniczy tutaj poza mną jeszcze pan Jan Janowski. To jest oczywiście przykładowy uczestnik, to nie jest prawdziwy pan Jan Janowski. Inną opcją, którą tutaj mamy na ekranie, to jest opcja czatu, czyli zobaczenie tutaj konwersacji, które my prowadzimy z naszymi uczestnikami, czy oni prowadzą między sobą. Tutaj pozwólcie Państwo, że już wyłączę tą opcję czatu. I teraz tak, ważne informacje, które się tutaj znajdują. Po pierwsze, już w czasie szkolenia mogę zaprosić dodatkowych uczestników. Czyli może się okazać, że rozpocząłem szkolenie i ktoś do mnie dzwoni, słuchaj, czy możesz mnie też na to szkolenie zaprosić? Tak, poprzez kliknięcie zaproszenia mogę tutaj albo sobie skopiować do schowka link do tego szkolenia, albo cały tekst zaproszenia, albo się przełączyć do programu mailowego i z tego programu mailowego zaproszenie do danej osoby wysłać. Kolejna informacja, kolejne tutaj elementy, które mamy, no to jest kwestia nagrywania lub zaprzestania nagrywania naszego szkolenia. Także mamy możliwość zapisania sobie na twardym dysku naszego laptopa tego szkolenia, potem wykorzystania tego w celach marketingowych, czy żeby gdzieś zaprezentować też innym przyszłym uczestnikom to, jak wyglądają nasze szkolenia. Poza tym są tutaj dwa elementy obsługi technicznej, tak? Czyli element
głosu i element obrazu. Tutaj w tym elemencie głosowym możemy wybrać, z jakiego mikrofonu będziemy korzystać. Praktycznie w moim przypadku ta lista to jest dość bogata, natomiast zwykle, jeżeli podłączymy do laptopa kamerkę internetową, możemy tutaj wybrać, czy będziemy korzystać z mikrofonu w kamerce internetowej, czy z mikrofonu, który jest w laptopie. Zresztą podobnie, jeśli chodzi o dźwięk. Co więcej, jeżeli jesteśmy na początku szkolenia i nie jesteśmy pewni, czy aby na pewno nasz mikrofon, czy aby na pewno nasz głośnik działa, no to mamy tutaj opcję sprawdzania. Sprawdzania głośnika, sprawdzania mikrofonu i wtedy jesteśmy w stanie się upewnić, czy nasz system dobrze działa. Podobnie tutaj w tej zakładce z kamerami. Jeżeli mamy więcej niż jedną kamerę, to możemy wybrać. No w moim przypadku mogę wybrać między kamerą przy laptopie, czy kamerami zewnętrznymi. Oraz tutaj mam też dostęp do ustawień wideo. To znaczy, gdyby się okazało, że coś jest nie tak z ustawieniami, na przykład, że potrzebuję odbić lustrzanie, ten obraz, który jest na ekranie, no to właśnie w tym miejscu wchodzę w ustawienia wideo. Czyli to jest taki pomocniczek, to są takie narzędzia, które są przydatne podczas transmisji. Co więcej, wchodząc na ustawienia dowolnego uczestnika, mogę tutaj albo poprosić uczestnika, aby na przykład włączył swoją kamerę, jeżeli chciałbym nawiązać z nim tutaj rozmowę wideo. Mogę usunąć uczestnika. To czasami się przydaje w sytuacjach, gdy link do szkolenia był wysłany do różnych przypadkowych osób, no i okazało się, że na szkoleniu jest osoba, która rozbija grupę, która przeszkadza, mamy możliwość usunięcia osoby. Rzadko się stosuje, ale być może Państwu się przyda. Plus tutaj z tych kontrolek, które jeszcze widzimy na ekranie, to tutaj możemy w opcjach użytkowników włączyć taką funkcję melodyjki, podczas gdy ktoś wejdzie na spotkanie albo gdy ze spotkania wyjdzie, lub możemy też zablokować to spotkanie. Czyli w tym momencie, jeżeli to spotkanie będzie zablokowane, to już nikt więcej nie może do spotkania dołączyć. Jeżeli to jest takie szkolenie, gdzie kolejne moduły są budowane na poprzednich i nie życzymy sobie, żeby ktoś się podłączał w połowie szkolenia i nie wiedział, co było wcześniej, no to w tym momencie blokujemy to szkolenie i szkolenie jest dostępne tylko dla tych osób, które zdążyły do tego momentu na nasze szkolenie dołączyć. Także to są te funkcje, które mogą Państwu być potrzebne podczas pracy z aplikacją. Ja tutaj to przykładowe szkolenie, tą etiudę szkoleniową z tym modułem prezentowania aplikacji mówię na podstawie Zooma, żeby przy okazji ułatwić Państwu funkcjonowanie. Natomiast prawdopodobnie, jeżeli jesteście przedstawicielem jakiejś firmy software'owej, to oczywiście no, dowolny software możecie w ten sposób prezentować. Powiedzmy, jeżeli moją intencją byłoby prezentowanie aplikacji PowerPoint, to w podobny sposób udostępniam sobie aplikację i tą aplikację tutaj klientowi prezentuję, w jaki sposób ona działa, jakie ma funkcje, jakie menu, co można zrobić, w jaki sposób i do czego to służy. Także tutaj moją intencją jest to, żeby pokazać Państwu, że tego typu szkolenie online, gdzie prezentujemy, gdzie pokazujemy Państwu to, w jaki sposób software działa, czy też w podobny sposób oczywiście można prezentować online jakieś takie rozwiązania, czy takie produkty, które są fizycznymi produktami. To znaczy, gdybym był sprzedawcą notatników, no to prawdopodobnie korzystając z podobnej formuły szkolenia online, po prostu prezentowałbym mojemu klientowi, jakie są korzyści z tego rozwiązania, czy gdybym był przedstawicielem firmy, która dostarcza środków ochrony ubrań czy obuwia, no też w ten sposób mógłbym szkolić. Rzecz jasna, szkolenie online, szczególnie produktowe szkolenie, no nie zastąpi szkolenia fizycznego w 100%, ale myślę, że znowu odwołując się do Pareto, gdzie mówimy, że 20% odpowiada za 80% sukcesu, to jednak ten 80% sukcesu jesteśmy w stanie w ten sposób uzyskać. No i na tym bym zakończył ten moduł, w którym chciałem Państwu zaprezentować to, w jaki sposób można aplikacją online'ową poprowadzić fragment szkolenia, czy szkolenie produktowe tutaj jako produkt. Dla naszej wspólnej wygody wybrałem produkt software'owy, czyli Zoom, którego korzystamy do tego typu szkoleń. No i za chwilę przejdziemy do trzeciego modułu, do modułu interaktywnego, do tego, w którym będziemy
uczyć, tak jak trenerzy biznesowi, będziemy uczyć pewnych kompetencji i prosić uczestników, żeby dokonali między sobą interakcji. Myślę, że to też może być dla Państwa ciekawe. I trzecia sytuacja, sytuacja szkoleniowa, która powszechnie występuje w szkoleniach, w salach szkoleniowych, no ale też to samo robimy w szkoleniach internetowych, czyli potrzebujemy, żeby uczestnicy w mniejszych grupach, na przykład w parach, przećwiczyli jakąś kompetencję, jakąś umiejętność. To jest możliwe oczywiście też w aplikacji online. Jesteście na szkoleniu z tego, jak prowadzić szkolenia online, jak uczyć dorosłych, no więc ćwiczenie, które jest adekwatne do naszej sytuacji, czyli przekonaj drugą osobę do zaplanowania własnego szkolenia online. Czyli dobierzcie się Państwo w pary i doprowadźcie do tego, żeby każda osoba w parze po krótkiej rozmowie zadeklarowała, jakie będzie jej, jego najbliższe szkolenie online. Jaki to będzie temat, jaka będzie data. Czyli ćwiczenie, przekonaj drugą osobę do zaplanowania własnego szkolenia online. I teraz połączę Państwa w pary z funkcją tej naszej aplikacji, która to umożliwia. Funkcja nosi nazwę Breakout Rooms. Mamy tutaj pokój. Akurat nie w naszym szkoleniu. Mamy małą grupę, także dwóch uczestników, pan Dominik i pan Michał, znajdą się w tym pokoju, będą sobie ćwiczyć. Także panowie, dobrego ćwiczenia. No i w tym momencie zostały otwarte pokoje. W przypadku tego mojego tutaj demonstracyjnego szkolenia jest to jeden pokój, bo mamy tylko dwóch uczestników. Natomiast w przypadku, gdy mielibyśmy kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu uczestników, no to rzecz jasna możemy tych uczestników dobrać w grupy. Tutaj, jak Państwo widzieli, obydwaj uczestnicy zniknęli z tego naszego głównego pokoju, ponieważ są w swoim pokoju, z pokoju ćwiczenia. Jako prowadzący jestem w stanie też zajrzeć do jednego czy drugiego pokoju, no i zobaczymy, co w tym pokoju słychać, czyli w tym momencie dołączę do pana Dominika i pana Michała. Dołączyć, tak, to panowie, to ja tutaj się do was dostałem, żeby sprawdzić, jak wam idzie ćwiczenie. Panie Dominiku, panie Michale, jak to idzie? Będę mówił za siebie, bo pan Michał się jeszcze nie zdecydował. Planuję w następnym tygodniu coś zrobić, ale nie jestem przekonany do tego. Podsumowanie ćwiczenia, panie Dominiku, zrobimy już po tym ćwiczeniu, także jeszcze ćwiczcie, jako chciałem zajrzeć, zobaczyć, jak wam idzie. Także jeszcze nie oczekiwałem oczywiście, że pan Michał i pan będziecie zdecydowani. Także dziękuję serdecznie, ćwiczcie dalej. Ja idę zobaczyć, co słychać w innych pokojach. Ja jestem na głównej sesji, w głównym pokoju. No i rzecz jasna, jak już minie te kilka czy kilkanaście minut, zależnie od tego, ile czasu przeznaczyłem na to, żeby uczestnicy w tym pokoju ćwiczyli, no to wrócą, czyli zamykamy te pokoje, w których oni ćwiczyli i zapraszamy ich do głównego pokoju. A widzę, że już pan Dominik i pan Michał wrócili do nas. Panowie, witam z powrotem na naszej sesji. Proszę pana, panie Dominiku, w imieniu waszej pary o podsumowanie ćwiczenia. Jakie są wyniki, a przede wszystkim jakie szkolenia postanowiliście przeprowadzić i kiedy? Postanowiliśmy przeprowadzić szkolenie 2 kwietnia, po primie aprilis, no ciekawa. I właśnie jeszcze decydujemy się na co, czy prowadzić nad leadership, czy może nad sytuacjami win-win, czy jak je doprowadzać. Czyli dobrze rozumiem, będziecie wspólnie z panem Michałem prowadzić szkolenie, tak? Dokładnie. Moją intencją było to, żeby każdy z was zaplanował szkolenie, a tu świetnie wyszło, bo jeszcze będzie synergia, jeszcze będziecie obydwaj razem prowadzić szkolenie. Dziękuję serdecznie, rozumiem, że pan, panie Dominiku, mówi we własnym imieniu i w imieniu pana Michała, tak? Dokładnie. Dobrze, to dziękuję serdecznie i przechodzimy do dalszej części szkolenia. A jeszcze tak przy okazji zapytam panowie, jak się wam ćwiczyło? Jak to ćwiczenie szło? Na ile to było dla was komfortowe? Było dużo wygodniej niż w sali
konferencyjnej czy jakiejś tam, ponieważ nie było więcej grup, które by rozmawiały ze sobą. Mogliśmy w ciszy między sobą gadać. Super, super. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie, panowie. Dziękuję i jedziemy dalej. Jedziemy dalej z naszymi zajęciami. Teraz, proszę państwa, chwila refleksji z mojej strony, czyli no, co się zadziało. Skierowaliśmy uczestników do pracy w podgrupach, oni pracowali. Co więcej, jako prowadzący miałem możliwość zajrzenia do grup, czyli tak jak w normalnej sali szkoleniowej, gdzie jeżeli podzieliliśmy uczestników na grupy, to zwykle podchodzę, pytam, czy wszystko dobrze, czy w czymś pomóc, jeżeli są w różnych salach, też się przemieszczam, czyli bardzo podobna sytuacja takiej, jaką mamy w szkoleniach offline'owych, w szkoleniach na sali szkoleniowej. Zatem no, moja propozycja, żebyście przygotowali, faktycznie tak jak w tym ćwiczeniu, plan, kiedy wasze pierwsze szkolenie, z jaką grupą, bo jak widzicie, jest naprawdę proste, szczególnie jeżeli wiecie, jak to robić. Tutaj na stronie www.fruga.net/zoom jest PDF, gdzie są wyjaśnione te kroki, bo zdaję sobie sprawę, że nie każdy musi biegle znać język angielski, aplikacja jest póki co w języku angielskim, więc tam po prostu graficznie wyjaśniłem, co gdzie kliknąć, żeby to się udało. Także, proszę Państwa, za nami moduł związany z tym, jak w warunkach sali wirtualnej, jak w warunkach szkolenia online, przeprowadzić też ćwiczenie z uczestnikami. Mam nadzieję, że jest to także w Waszych oczach równie proste, jak mnie się wydaje. I przechodzimy do kolejnego modułu. Jesteśmy już w ostatniej części naszego szkolenia. Za nami 4 bloki. W pierwszym powiedzieliśmy sobie o tym, czego potrzeba do tego, żeby robić szkolenie online. Mówiliśmy o stronie fizycznej, tak jak ma pokój wyglądać, czy co z internetem, ale też, że potrzeba planu szkolenia. Potem mieliśmy 3 takie mikrostudia przypadku, czyli na początku takie małe szkolenie, jak robić szkolenie, gdy prezentujemy pracownikom jakąś procedurę, checklistę, jak to zrobić online. Bo pretekst dla Państwa, żeby sobie zainstalować aplikację i zrobić to pierwsze małe szkolenie. Drugi moduł, no to pokazanie software'u online, czyli zrobiłem Państwu szkolenie z podstawowych funkcji Zooma, pokazując, no w ten sposób możecie pokazywać dowolne inne aplikacje, ale też prawdopodobnie możecie pokazywać różne fizyczne produkty. Trzeci z takich modułów tematycznych, no to moduł związany z interakcją uczestników, czyli szkolenie, gdzie po przekazaniu pewnej wiedzy dajemy ćwiczenie uczestnikom. Uczestnicy w mniejszych grupach pracują, potem wracają. Pokazałem Państwu, jak to działa w systemie Zoom. I w tej chwili przechodzimy do modułu, który jest modułem rozwiązywania problemów. No bo problemy się zdarzają. Ja z aplikacjami od dłuższego czasu działam, w związku z tym jakieś troszkę doświadczeń z różnymi tarapatami mam, czy widziałem u siebie, czy u moich klientów. No i kilka podpowiedzi, czy kilka doświadczeń z tego, co się mogło wydarzyć. Znaczy, no pierwsze doświadczenie, które stosunkowo często się zdarza, to problem z internetem. Czyli na przykład system wyświetla na ekranie informację, twój internet jest niestabilny. No i co wtedy zrobić? No, mamy grupę, 1, 2, 3, 15, 20 osób. Zdroworozsądkowo dość łatwo jest to rozwiązać. Jeżeli internet jest zbyt słaby, zwykle jest zbyt słaby, żeby przekazać obraz. Przekazywanie obrazu, przekazywanie wideo bardzo obciąża sieć. Więc takim wyjściem awaryjnym w sytuacji, gdy internet jest niestabilny albo gdy uczestnicy mówią przycina, nie słyszymy cię, jest wyłączenie kamer. Jest wyłączenie kamer i po stronie uczestników, i po stronie prowadzącego. Oczywiście wideokonferencja, szkolenie online daje nam wartość oglądania się, widzenia prowadzącego, widzenia siebie nawzajem. Natomiast w sytuacji awaryjnej, gdy mamy problemy z tym, żeby się słyszeć, przez to, że obraz bardzo mocno tutaj gdzieś pożera nasze zasoby internetowe, no to sugeruję po prostu wyłączyć obraz, czyli na jakiś czas, aż internet wróci do normy. Niektórzy z nas używają światłowodu, inni, tak jak ja, mam tutaj internet bezprzewodowy LTE. Bywa problem z LTE, że gdy wielu sąsiadów używa LTE, mogą być problemy z tym pasmem. Nie wiem, na ile to, co Wam teraz powiem, ma uzasadnienie technologiczne, natomiast w moim przypadku skutecznie działa przełączenie routera czy przełączenie smartfonu na sieć 3G. Czyli gdy mamy ustawienia preferowanej rodzaju sieci, to z LTE przełączam na 3G. Mimo że 3G to jest mniejsza przepustowość niż LTE, to w sytuacjach obciążenia LTE, w moim przypadku, w mojej miejscowości to działa. Możecie spróbować, może i u Was to będzie też działać.
inne sytuacje, inne problemy, które się zdarzają, z którymi miałem do czynienia ze szkoleniami online, no to w momencie, gdy uczestnikowi albo prowadzącemu nagle członek rodziny, jakieś dziecko wejdzie, to się wydaje, że patrząc na to zdroworozsądkowo, jest dla nas oczywiste, co zrobić. No po prostu być sobą. No. Jesteśmy w czasie szkolenia, jesteśmy w roli trenera, czy uczestnicy są w roli uczestników, ale możemy na chwilę, na minutę, na dwie wyjść z tej roli, wejść w rolę taty, czy wujka, czy opiekuna tego dziecka, czy mamy, czy cioci i po prostu zająć się dzieckiem, załatwić mu sprawę i wrócić do roli trenera. Ważne jest na szkoleniu, nie tylko online, ale też rzeczywistym, żeby jasno komunikować te role. Czyli słuchajcie, rozpoczynamy szkolenie, w tej chwili wchodzę w rolę trenera, albo słuchajcie, dobrze, wyszedłem na chwilę z roli trenera, wracam do roli trenera. Jakby dość ważny jest ten rytuał wracania do roli. I to takie problemy czy wyzwania, które mi przychodzą na myśl. No inne wyzwania to też osoby, które mają problem z używaniem aplikacji jako uczestnicy. Wysyłasz link na szkolenie online, na Zoomie i ktoś mówi, słuchaj, wiesz, no nie jestem w stanie się zalogować, mam jakieś problemy z rejestracją. Ja to zwykle obchodzę, szczególnie w takich szkoleniach, które nie są jakieś objęte wielką klauzulą tajności, po prostu nie wymagam rejestrowania uczestników. Tam w opcjach tworzenia szkolenia, w opcjach tworzenia spotkania online można wybrać, czy jest wymagana rejestracja, czy nie jest. Jeżeli to są jakieś płatne szkolenia dla wąskiego grona uczestników, to wtedy no tak, rejestracja. Jeżeli to są szkolenia, gdzie mogę sobie pozwolić na to, że link gdzieś wycieknie, że się pojawi jedna czy druga przypadkowa osoba, wtedy bez rejestracji, czyli wtedy uczestnik klika link, aplikacja prosi tylko o zgodę o zainstalowanie Zooma na laptopie i uczestnik uczestniczy. Bez logowania, bez tworzenia konta, to dla wielu osób jest łatwiejsze, szczególnie dla tych osób, dla których szkolenia online są dopiero czymś nowym, są na początku tej drogi. To z takich problemów, no więcej problemów jakoś do tej w tym momencie mi nie przychodzi. Jeżeli jakieś problemy i rozwiązania mi przyjdą do głowy, to prawdopodobnie jak zwykle na tej mojej podstronie www.fruga.net/zoom, to tam znajdziecie, tam staram się gromadzić takie kompendium informacji na temat Zooma. No i na tym kończymy moduł związany z problemami, tak, i z ich pomysłami, jak je rozwiązywać. No i przed nami kolejny moduł, czyli temat zaawansowanych funkcji szkoleń online, czy zaawansowanych funkcji Zooma, czyli odpowiedź na Wasze pytanie, skoro to jest takie banalnie proste i ja w tej chwili dokładnie wiem, jak to robić, to czy jest coś więcej? Czy jest jakieś wyzwanie, które mi rzucisz, Bernardzie, żebym używał tej aplikacji? No i o tym za chwilkę. Powiemy tutaj przede wszystkim o tym, jak zmieniać tło, tak jak zmieniać wystrój swojej sali szkoleniowej. No i tak naprawdę mówię o tym, że jest to zaawansowane, a w sumie działa to dość prosto. Spójrzcie, w ustawieniach wideo mamy opcję Choose Virtual Background, czyli wybrać tło wirtualne i dostajemy możliwość ustawienia tła albo spośród tych obrazków, czy nawet tych filmów, które tutaj są już w systemie, albo możemy też załadować z dysku jakiś własny obrazek. To tło, które dzisiaj widzicie przez większość szkolenia, to było tło, które ja wgrałem do systemu. Natomiast często, jeśli chodzi szczególnie o jakieś spotkania biznesowe, o dyskusje, warto stosować po prostu szare tło, które nie rozprasza, które daje po prostu takie wrażenie uporządkowania spotkania. W jaki sposób wybieramy te tła i skąd się jakby bierze możliwość takiego tła? No tutaj widzicie informację o tym, że jednobarwne tło jest wymagane. Kolor zielony jest preferowany tutaj przez system. Czyli inaczej mówiąc, to, żeby system był w stanie podmienić tło, no to dobrze, żeby to było jednobarwne. I tutaj informujemy system, czy mamy zielone tło. Mi się zdarzyło kiedyś podmieniać tło, nie mając zielonego, tylko mając coś mniej więcej jednolitego w tle i też w miarę dobrze to zadziałało. Także tutaj, jeżeli
gdzieś macie jakieś jednolite tło, możecie poeksperymentować, nawet jeżeli to nie jest jakiś formalny, taki specjalnie przygotowany do podmiany tła materiał, tylko to znajdziecie jakiś kost czy jakiś materiał w domu, możecie popróbować podmieniać tło. Tło można podmieniać zarówno obrazkami statycznymi, jak i filmami, jak wam pokazałem. Tu niektóre są mniej, inne bardziej profesjonalne. Można tutaj uatrakcyjnić tło. Znaczy, w przypadku jakichś krótkich materiałów to prawdopodobnie dynamiczne, ruchome tło będzie uatrakcyjniać. Natomiast myślę, że w dłuższych formach, formach szkoleniowych, to dla użytkownika wartością jest to, jeżeli tło nie rozprasza, jeżeli nie przeszkadza. Także można tutaj dobierać takie tło, jakie tutaj sobie uznacie, że będzie dla was najwygodniejsze. Także mamy tutaj kwestię zmiany tła. Skoro już jesteśmy przy ustawieniach, to spójrzcie, mamy tutaj opcję wideo, czyli opcję przełączania kamer. Tutaj, jeżeli macie kamery USB, webkamery podłączane do laptopa, to można wykorzystać kilka kamer. Korzyścią jest też to, że jeżeli potrzebujecie, że to jest szkolenie, gdzie nie prezentujecie software'u, tylko przez dłuższy czas mówicie, no to prawdopodobnie też zmiana perspektywy, też jedna kamera, która będzie gdzieś bardziej was zbierać z bliska, druga gdzieś w szerszej perspektywie może być korzyścią. Czy na przykład czasami, jeżeli mam takie szkolenia, gdzie wykorzystuję flipchart, no to drugą kamerę ustawiam na wprost flipcharta, żeby łatwiej było czytać to, co jest na flipcharcie. Także tutaj zmiana kamery czy dodatkowe kamery to też opcja, no można powiedzieć zaawansowana, ale ogólnie rzecz biorąc myślę, że Zoom nie jest zbyt skomplikowanym narzędziem. Na tym poziomie prostego użytkownika, takiego jak ja czy jak wy, no bo od strony od kuchni z kolei, od konfiguracji, od integracji z innymi systemami, z salami konferencyjnymi i tak dalej, no to oczywiście Zoom potrafi być dużym wyzwaniem technologicznym, ale to nie na poziomie moim, nie na poziomie prawdopodobnie większości z was, tylko już firm, które instalują jakieś zaawansowane rozwiązania technologiczne. Natomiast dla nas, w momencie, gdy widzimy tego typu ustawienia, gdzie widzimy, jak można zmienić kamerę, mikrofon, czy zmienić tło, to ta aplikacja wydaje się taka intuicyjna i zdroworozsądkowa. Co jeszcze mogę wam podpowiedzieć, jeśli chodzi o opcje zaawansowane? Czy jest coś takiego w Zoomie, co się przyda w przypadku szkolenia, a nie jest czymś zupełnie oczywistym? Jest taka funkcja, mianowicie jest funkcja współprowadzenia szkolenia, czyli coś, co ja kilkakrotnie robiłem z moim serdecznym znajomym Arkiem Wilkiem, czyli wspólnie prowadzimy szkolenie. Coś, co się dzieje czasami też na parkiecie, w rzeczywistej sali szkoleniowej. Dwóch trenerów prowadzi jednocześnie. Oczywiście nie z każdym jestem w stanie prowadzić. Prowadzenie z innym trenerem, z kotrenerem wymaga rozumienia się, uzupełnienia, synergii i tak dalej, no ale to dotyczy równie mocno szkoleń online, jak i szkoleń w fizycznych salach szkoleniowych. Gdy macie drugiego trenera, który razem z wami będzie prowadził szkolenie, co więcej, jeżeli jest to sytuacja taka jak w tej chwili, gdzie większość z nas jest po prostu w swoich biurach domowych, rzadko się spotykamy, czyli Arek prowadzi szkolenie ze swojego biura domowego, ja ze swojego, no to w tym momencie wybieram osobę z listy uczestników, na przykład tutaj Jan Janowski i mówię, on będzie koprowadzącym. Czy na pewno chcesz, żeby Jan Janowski prowadził? Tak. No i w tym momencie Jan Janowski jest współprowadzącym, czyli ma sporo tych uprawnień, co ja, może też udostępniać swoje materiały na ekranie, możemy przełączać między sobą. Co więcej, mam też możliwość sprawienia, że ta druga osoba będzie głównym gospodarzem, będzie hostem, będzie głównym gospodarzem szkolenia. Co więcej, wtedy, żeby już odzyskać moje uprawnienia, tego, żeby zarządzać tym szkoleniem, muszę poprosić tą osobę, żeby to zrobiła. Także taka trzecia z funkcji nieco zaawansowanych, no to jest współprowadzenie, czyli podłączanie współprowadzącego do szkolenia. Czyli powiedzieliśmy sobie o tym, jak zmienić tło, mówiliśmy o tym, jak przełączać się między kamerami, jak dołączyć drugą osobę do współprowadzenia. I to myślę takie trzy funkcje oczko wyżej zaawansowania i na tym zamykamy moduł zaawansowanych funkcji dla
zaawansowanych dla początkujących użytkowników Zooma, bo to, jak mówię, to nie są funkcje zaawansowane dla inżynierów i doktorów nauk technicznych. Kończymy, moi drodzy, szkolenie. Przed nami ostatni moduł. Moduł, który nazwałem Twój plan działania. Mam nadzieję, że podczas naszego mniej więcej godzinnego spotkania zrealizowałeś to zadanie podłączenia się do systemu, czyli zainstalowania aplikacji Zoom, przeprowadzenia dla siebie takiego próbnego szkolenia, a być może też podczas gdy ja prezentowałem te różne opcje, klikałem różne funkcje na ekranie, to też korzystałeś z tych rozwiązań. Mam nadzieję, że tak. I teraz moja prośba do Ciebie, bo skoro inwestujesz kilkadziesiąt minut w to, żeby posłuchać odpowiedzi, w jaki sposób szkolić osoby dorosłe online, jak to robić, słuchasz opowieści o tym, jak światło przygotować, dźwięk, tło, jak siebie przygotować, jak zaplanować szkolenie, jakiej aplikacji używać, jakie są funkcje tej aplikacji, czyli inwestujesz czas, żeby się dowiedzieć, jak to działa. Mam nadzieję, że też zmieniasz swoje nastawienie, że zdajesz sobie sprawę, że jest to dużo prostsze, niż ci się mogło pierwotnie wydawać. No to pamiętasz, był WUP, tak? Wiedza, umiejętności, postawa. No, wiedzy sporo ci przekazałem. Na twoją postawę mam nadzieję, że nie wpłynąłem. Zdałaś sobie może sprawę z niektórych rzeczy. A teraz umiejętności. Umiejętności za ciebie nie odrobię, czyli ćwicz, rób, działaj. I tak jak mówiłem na wstępie, to nie chodzi o to, żeby mieć jakieś mocne lampy, żeby kombinować z tłem, z jakimiś kamerami, mikrofonami zewnętrznymi. Grunt to wiedzieć, co chcesz przekazać, wiedzieć, że po drugiej stronie są osoby, które potrzebują twojej wiedzy, a ty jesteś dobrym trenerem, no bo skoro jesteś dobrym menadżerem, skoro jesteś dobrym przedstawicielem, skoro jesteś zawodowym trenerem, no to potrafisz przekazywać wiedzę i szkolić poza internetem. Oczywiście w internecie też sobie dasz radę, bo jedyną zmianą jest zmiana kanału. Zmiana kanału dotarcia. Czyli reasumując, na stronie www.fruga.net/zoom jest link do aplikacji. Teraz powiem też, żeby to było jasne, jest to link afiliacyjny, czyli jeżeli klikasz link aplikacji z mojej strony i używasz tej aplikacji, to jeżeli to jest wersja darmowa, to ty używasz za darmo, ja nic z tego nie mam. Natomiast jeżeli by się zdarzyło, że skorzystasz z wersji płatnej, czyli stwierdzisz, a to zamiast wersji darmowej potrzebuję dopłacić do płatnej. Dlaczego mogłabyś, czy mógłbyś dopłacić do płatnej? Ja używam płatnej wersji. Dlatego, że w wersji profesjonalnej nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o długość spotkań grupowych. Jeżeli prowadzę szkolenie dla 10, dla 15 osób i ono trwa godzinę, dwie, a może 4 godziny, no to jestem jako zmuszony używać wersji płatnej, bo w wersji darmowej dla grupowego spotkania mam limit 40 minut. Czyli po 40 minutach dostaję informację od systemu, że mija czas twojego spotkania, wtedy mogę stworzyć kolejne spotkanie, kolejny link wysłać, no ale rzecz jasna byłoby to wielce nieprofesjonalne. Zapraszać ludzi na 4-godzinne spotkanie i co 40 minut nowy link wysyłać. Także jeżeli prowadzisz szkolenia biznesowe online, czyli jako menadżer, rozmawiasz ze swoimi pracownikami, przekazujesz im pewne procedury, pewne informacje, czy robisz prezentacje biznesowe swoich klientów, czy robisz szkolenia biznesowe, to wtedy radzę, żebyś skorzystał z wersji profesjonalnej. No i teraz, jeżeli instalujesz Zooma z tego linka na mojej stronie, fruga.net/zoom, jest to link afiliacyjny, czy inaczej mówiąc, producent tego systemu, jeżeli ty kupisz wersję profesjonalną i on zobaczy przez 90 dni, że faktycznie z niej korzystasz, to ja tam jakieś punkty dostanę w programie afiliacyjnym. Także jeżeli chcesz podziękować w jakiś sposób mi za to szkolenie, to zarejestruj sobie Zooma z mojej strony, a jeżeli kupisz wersję płatną, to ja może z tego kiedyś coś będę miał. Natomiast mam nadzieję przede wszystkim, że to szkolenie jest dla ciebie przydatne, że jest to coś, co ośmieli cię do jeszcze bardziej chętnego, bardziej odważnego i częstszego korzystania z możliwości szkolenia online. Myślę, że
jesteśmy w stanie bardzo wiele osiągnąć. Już kilkakrotnie się mówiło o Pareto, czyli jestem przekonany, że te 80% sukcesu jesteśmy w stanie osiągnąć, wybierając z naszych szkoleń klasycznych, offline'owych i przenosząc te 20% tego, co najważniejsze do szkoleń online i osiągnąć swoje cele. I jako szefowie, i jako przedstawiciele, i jako trenerzy. Udanych szkoleń Ci życzę.